Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Final Fantasy VI Advance. Tym razem nadszedł czas, aby zmierzyć się z czerwonym smokiem, smokiem ognia. Smokiem, który nieustannie będzie próbował nas zabić na każdy możliwy dla niego sposób. I uwierzcie mi, wiem co mówię. Na początku walki dostaliśmy komunikat, że smok poświęca swoją siłę życiową, aby stać się silniejszy. Jak mamy to interpretować, ktoś może spytać. Bardzo prosto. Au! Au! Oznacza to mniej więcej tyle, że prawie cała nasza drużyna została zwipowana w jedną turę. Nie, to nie jest zabawne. Motywujące, czyż nie? A wracając do rzeczy. Ta walka polega na tym, żeby przetrwać jak najdłużej. Nie da się jej wygrać konwencjonalnymi metodami, nawet nie próbujcie. Cóż. 5, 6, 7, 8. No tylko 8 ataków, co to jest herder. I smok ten ma całą masę ataków, które są w stanie nas zabić dosłownie za jedno uderzenie. Wcale nie jest to motywujące do naszego działania, ale musimy sobie jakoś z tym radzić. Jeszcze tylko nie wiem jak. Najgorsze jest to, że ja nawet nie nadążam z rzucaniem na siebie buffów. Boże, Lilace. O, Blaze. Atak, którego najmniej się powinienem obawiać. Flestar, tego też się nie powinienem obawiać, ponieważ założyłem na wszystkie postacie ekwipunek, który sprawia, że ignoruje, absorbuje albo ignoruje. O, czemu rzuciłem? Lilace na dwie postacie. Dwa razy na tą samą postać, o. Cicho, tego nie było. Mam na wszystkich postaciach jak leci ekwipunek, który ignoruje albo absorbuje obrażenia od ognia. I bez tego walka ta byłaby okropna. Uwierzcie mi. Widzieliście, Flestar, Blaze, mam również Meltdown i Firage. Czyli ataki, które o ile normalnie nie są aż tak zabójcze, o tyle w wykonaniu smoka czerwonego w Dragon's Den, bolą bardzo. I trzeba mieć to jak najbardziej na uwadze. O, super. Już, Kyuraga. I tak jak mówiłem, w tej walce nie mamy żadnych szans, żeby zadać mu jakiekolwiek obrażenia, więc... trzeba po prostu robić to, co ja robię. Bronić się cały czas, leczyć się co turę i wszystko podporządkować leczeniu się. Bo smokowi nie zadamy żadnych, ale to żadnych obrażeń, dopóki on sam nie wyczerpie swojej siły życiowej. Dlatego rzucam Mighty Guard. I liczę, że tym razem nie odwali mi maniany, tak jak zrobił to poprzednim razem. Wiem, że nadzieja matko głupi, chodź. O, koniec walki! Koniec walki objawia się tym, że czerwony smok używa na nas ultimy. Skądś to znam. Tak, tak. Pierwszy Lilace. Drugi Lilace. Trzeci Lilace. Czwarty Lilace. Mało? Jeszcze Flara! Miłe, co? Jakbyście sobie pomyśleli, a rzucę sobie jednego Lilace'a i przeżyję sobie O ty sk... Tak by mniej więcej wyglądała wasza reakcja, jestem niemalże pewien. Siła życiowa czerwonego smoka skończyła się. I w ten oto sposób smok sam się zabił, próbując zniszczyć naszą drużynę. To było okropne. Ten spam na początku walki atakami fizycznymi i Red Fangiem myślałem, że mnie pogrąża, ale na szczęście nie było aż tak źle. Otrzymałem Apocalypse, czyli broń dla Rey.
Hej, pierwsze ciągnie została złamana, tak dla odmiany. Jestem niemalże pewien, że tym razem zostaną zniszczone pieczęcie już świątyni smoku, do której trzeba się będzie później udać. Ale to później, jak sam wspomniałem. Uwierzcie mi, to jest taki labirynt, że tutaj można krążyć w nieskończoność, a i tak nie wszystko się znajdzie w całym życiu. Okej. Okay. Pieczęć ognia została złamana. Także Erice. Kyuraga. I wyekwipujmy nową broń dla Terry. Apokalipsy i bronka zwiększa nasze statystyki dosyć znacząco. W dodatku zwiększa nasze uniki i magiczne uniki. Zwiększa atak do maksymalnej wartości. O ile dobrze pamiętam... Dobra, mogę już zmienić ekwipunek. O ile dobrze pamiętam, może rzucić flare podczas ataku. Nie, nie dostaniesz tej tarczy. Ile razy macie to powtarzać? God damn it. Nie, zastanawiam się, ile razy ja mam im powtarzać, że oni nie dostają tarcz. Paladyna. Taka z nimi robota. Okej, tu nic nie ma. A skoro tu nic nie ma, to możemy już iść. Ha 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 ha. Pardon. Czy on jest nieumarłym? Czy on właśnie rzucił na Shadow Asleep? Nie. Okej, okay, jeżeli nie jest nieumarłym, to i tak zaboli go Holy. Ale jeżeli jest nieumarłym, to już nie żyje. Okej. Okay. Tak też może być. Wiecie mnie, tam to odpowiada. Okej. Okay. Tymczasem wyjdę na chwilę na górę. O, wielki Behemoth, witaj. Stęskniłem się za tobą. Będę bezczelny i będę atakował go fizycznie. Nawet Strago. Wierzę w ciebie, Strago. Oh yeah. Nie jest tak źle. No, czemu wiesz, Strago? Przecież on ci nic nie zrobił. Chamie. No okej, okay. To było żałosne. Strago go zabił atakiem fizycznym. To taka kara. Okej. Okay. Chcę na chwilę tu iść. Zurwan! Wróć. Czy nic napadło mnie nie potrzebuje many? Osmos. Czy ktoś jeszcze potrzebuje many? Jasne. Zawsze ktoś potrzebuje many. Czemu? No, w sensie zastanawiam. Dlaczego ja zadaję oczywiste pytania? Czy ktoś potrzebuje many? No, ludzie. Tak jakby się ktoś zapytał. Pijesz ze mną? Bardzo rzadko się zdarza odpowiedź typu nie. Jej. Zawsze to trochę więcej many. O jasne, piszcie do mnie jeszcze. To by on sobie wybraliście. Shinji's White stąd. A Gao niech tam stoi. Dalej wchodzi. Ponieważ mam Molulchan, to mogę sobie pobiec tam. Chcę zobaczyć, czy tutaj jest coś godnego uwagi, czy też nie. Jeżeli jest, to z chęcią zobaczę, co ciekawego możemy tutaj znaleźć. Tutaj nie przejdę, bo jest chyba tak, pieczęć pioruna. To jeszcze zobaczę, co jest po drugiej stronie w takim razie. Okej, tu nie przejdę, z drugiej strony pewnie też nie. Warto się zawsze upewnić. A popatrz, tym razem mogę przejść. I co my tu mamy? Tu jest przejście, które... Serio? To można obejść dookoła? Why would you do this? Tu jest pieczęć nieba. O Boże, Holy Drag... Nie! Przypomniało mi się, jak wygląda walka z Holy Dragonem. Nie jest to motywujące. Pa. Tu nic nie ma. God damn it. Tu jest blokada pieczęci pioruna. A tutaj jest przeciwko odblokowuje przejście dalej, z tego co widzę. Okej, okay, nie chcę nic tutaj napisać, zgaduję.
Okej, czyli tutaj na razie nie ma nic godnego naszej uwagi. Tak jak podejrzewałem, ale wiecie, zawsze warto sprawdzić. Okej, włazimy. I biegniemy dalej. A skoro to już mamy za sobą, to możemy wrócić się z powrotem tam, skąd przyszliśmy. Czasami przydałyby mi się buty do biegania, naprawdę. W sumie ja się znam. Lepiej biegać trochę wolniej, ale bezpieczniej. Zwłaszcza, że wpadnie ci w ścianę, nic nam nie robi. Oj tam. Okej, Gał nie chce na razie stamtąd wychodzić. Jest mu tam dobrze. Chyba. A ja mogę się przejść tutaj. Ponieważ odblokowaliśmy jedno z pieczęci. Patrzę, czy gdzieś są skrzynki. Nie jestem pewien, czy to tutaj. Chyba tak. Jeżeli to tu, to jestem zdemotywowany od opinii. Co my tu mamy? O! Spoko. Jak ja mam to zrobić, kiedy ten żółw jest po tej stronie? Okej, powiedzmy, że... O szlak! Dalej! Chcesz mianowicie dostać do tej skrzynki? Tu jest kolejny Celestiad. Moje kolejny było jednego ma już cago wyekwipowanego. Przebiegnij kawałek dalej, bo nie chcę mi się spadać tam na razie. Okej. Serio? Tutaj nie ma przejścia. Goddammit. Czyli muszę tędy, po tej najcięższej linii. Oh goddammit. Jeszcze dodatkowo mnie wołają. No cudownie, jak to robi i EJ4. Elixir, hooray. Kolejna pieczęć. Szlak! A za to gdzieś tutaj będzie smok. Jestem tego niemalże pewien. Tylko czekam. Gdzie jest smok? Gdzie jest smok, ja się pytam. On jest tu gdzieś niedaleko. Otóż to. Zobaczymy z nim w następnym odcinku.